karta dla Beliara. Dobra, moi drodzy, zaczynam odcinek, ale ten może być trochę krótszy. Mogę się u ciebie uczyć? Panowanie zaklęć Beliara i nie zamierzam cię uczyć, dopóki nie od... Dobra, okej, okay. Będziesz mnie teraz uczył? Nie. Okej, okay, będziesz mnie teraz uczył? Okej, okay, to on mnie nie lubi. Dobra, to może być krótszy wybranym odcinek, bo jest godzina bardzo późna, jest czwarta rano. Hernando, dobra, zawalczmy na arenie Bakareszym. Ej, daj spokój z tą gadaniną. Dobra, pokonaj Irhabara na arenie. No dobra, okej, okay. Asasyn, wojownik, czy tu ktoś będzie warty uwagi, kupiec? Pokaż mi swoje towary. Tam masz? Nic tu nie masz ciekawego. Dobra, zawalczmy sobie na arenie. Ta arena bardzo przypomina arenę w Morasul, tylko tam w Morasul będzie się chyba walczyło z dwoma gośćmi. Pokaż, co potrafisz. O kurwa, mać. Dobra. Okej. Okay. Standardowa, kurde, taktyka na... Oh shit. Jezusie drogi, kurwa. Nie ma tu nic Sargeroba. Boże, jak ten koleś mnie nawalił. Wiedziałem, że pogramy w marca. Nie, teraz to już nie. Teraz chcę goticzkę jeszcze zagrać. Dokończyć sobie ten Bakaresz, ale to tak pół godzinki sobie posiedzimy i najwyżej. Skończyłem, bo ten 8-3 za chwilę. Niedługo będzie, to wypadałoby, żeby kurde jednak nie spać. Cholera! Zasłużyłeś na to z... Dobra. Dobra, a teraz chcę walczyć z Ahmedem. Zawodowcem. Nazywa się Ahmed zapłaciłeś, więc... Dobra, Ahmed zawodowiec, let's go! Kolejny gościu. Dobra, hopsa. Czwarta rano, kurde. Czwarta rana jeszcze nie ma patcha. No tak, znaczy patch będzie dopiero tego. Patch dopiero będzie, ja myślę, że przed 10. 10, 11 gdzieś tak będzie już uruchomione. Pokaż, co potrafisz. Kurde. Dobra, standard. I kataną, kurde, i patrzcie. Tak się walczy, kurde. Nie wiem, jak ja będę walczył tylko z tymi dwoma gośćmi tam w Morasul. Dobra robota. Pyk. Okej, już mnie tutaj nic lubią. Nic tu nie ma. Odtrutka, chłopie co rozwalone. O której zaczynasz streama i granko? O 15, Moniczku. Dobra, Irhabar, ten tutaj jakiś. Dobra, skasowany ziomeczek. Teraz jakiegoś dobrego damy. Co zrobiłeś Ahmedowi? Jest kompletnie wykończony. A nie po to z nim walczyłem? No tak. Dobra. Dobra, dawaj tu teraz tego dzikusa, a jak go załatwię, zostanę mistrzem. Ej, chwila. Co? Próbujesz mnie wykończyć? Nie, oczywiście, że nie. O, ojcze pojedynku. Ale musisz się jeszcze zmierzyć z wojownikami świątynnymi. Dopiero jak pokonasz wojowników świątynnych. Czemu wcześniej mi tego nie... Ej, nie pytałeś. I prawdopodobnie sporo. Dobra. Więc przyślijcie mu... Hej, zwolnij trochę. Publiczność płaci i oczekuje dobrego widowiska. To będzie dobre widowisko. Ramufasa, let's go. Oby w USA grają w 8-3. No właśnie, a my jesteśmy w przeszłości. Cries in European. A gdzie jest pan Mufasa? Mufasa Prime. Dobra, uwaga, strażnik świątynny. Pogódź się z porażką. No to gościu, patrz, pyk. Dobrze, ten miecz jest długi, naprawdę, ten miecz jest mega długi. Dźgnięcie, machnięcie. Dźgnięcie, machnięcie. Pchnięcie i machnięcie. Boom, kurde. Nie ma tu nic tak, ciekawego. To wszystko, banan wszyscy. Dobra, ładnie zrobione. Jestem Znasz się trochę? Jestem mistrzem różnych stylów walki. Dobra, chcę, żebym został, żebym nauczycielem został. Dawaj mi tego dzikusa, gościa. Właśnie tu, na arenie Bakareszu, Mufasa Dziki został pokonany. Oto jego I przyszedł po... Ależ oczywiście, pogromco Mufasa.
No dobra, co z tymi wojownikami świątynnymi? To nie są zwykli starsi wojownicy. To dwóch jest ich? Jeden z nich był strażnikiem bram w Isztar, który polował na koczowników. Obaj zasłużyli na tę pracę w Nieważne. Dawaj tu. Dobrze. Niech rozpocznie się walka o koronę. Wieczna sława dla zwycięstw. Dobra, powiem wam tak. Walka o tytuł. To będzie trochę przejebane, bo jest ich dwóch, a ja jestem jeden i będzie trochę przerąbane. Dobra. Teraz spróbujemy z nimi zawalczyć jakąś taką dobrą taktyką. Zobaczymy, co nam tutaj się uda. Kurde. No goście. No chłopy. Pogódź się z porażką. Dobra, czekajcie, wiecie co? Ja myślę, że... Przyłóż mu! Kurwa. Muszę ich tak pokonać. Kurwa macie, ale dostałem w pizdę. Całkiem nie. Walka o tytuł. Chuj. Chuj nie walka o tytuł. Masakra, to będzie przejebane. Żeby to zrobić, takich dwóch strażników świątynnych, to jest trochę, kurde, powiem wam, przejebane, ej. Jak sobie tak pomyślę. Musiałbym jakieś miejsce tutaj złapać, tak żeby kurde móc się tak to bronić przed nimi. Walka anulowana o tytuł? Naprawdę? Czytaj. Dobra, może jak wskoczę tam, to teraz będzie dobrze. I obiję. Może znaleźć dobre, zgliczowane miejsce. Co się stało, że jeszcze nie śpisz? Na Gothic 2 mówiłeś, że 24. No tak, ale to się stało się dużo rzeczy w tym czasie. No, rozregulowało mi się znowu, kurde, takie życie streamera. Pogódź się z porażką. Opuściłeś arenę. Co? Przegrywa. Chyba cię pregimbusie. Oh my god. Nie wiem, co kurwa zrobić z nimi, no bo tu ich nie pokonam, bo jak ten jeden mnie uderzy, to mnie drugi uderzy. Będę walczył z nimi pół godziny. No chyba, że... Wiecie co? Chyba, że użyję zatrutych strzał i ich po prostu zatruciem uderzę. Pogódź się z porażką. Dobra. Dobra. Kurwa no. Ale gnoje, nie wytrzymam. Nie będzie już gimbusów, ministerstwo zrezygnowało z gimnazjum, już nie będzie gimbazy. A to już dawno przypadkiem nie było tak, że oni zrezygnowali z tej gimbazy? Dobra. Dawać goście, walczcie. Pogódź się spora. Kurwa, oni są odporni na to, czy co? Dobra. No kurwa, no! Są odporni na... Zatrzymaj się, ty psie! Kurwa, no jebną mi raz! Jak mnie to denerwuje, perkele! Teraz w tym roku szkolnym? Nieźle. To już dawno było. Ogniem? No właśnie, kurde, no. Jednego to bym pokonał, ale dwóch to będzie, kurde, hardcore. Chyba, żebym użył sen na jednego.
A to drugi mnie wtedy będzie bił. Fala płomieni. Spróbujemy to zrobić tak. No. Pogódź się z porażką. To nic nie da. Zajebiście, dostałem kurde strzała. Zatrzymaj się, ty psie! Możesz ty kurwa napierdalać. Tę grę. No nie mogę tego zrobić, no nie mogę tego po prostu zrobić. Goście mnie po prostu we dwójkę nawalają. Jednego to tam mogę, wiecie, zlokować sobie, ale dwóch? Powiem szczerze, będzie przerąbane. Żeby dwóch zrobić, to kurwa trzeba. Ogódź się z porażką. No i patrzcie, i cyk. I nie można z nim walczyć, nie da się. Ale wkurzające, masakra. Pogódź się z porażką. No po prostu kurwa no. Ale mnie denerwuje, ty. Oh, fucking hell. Teraz spróbuję to kurwa zrobić to potem po mojemu tutaj. Pogódź się z porażką. Dobrze, udało się. Czekajcie, F5. Weźmiemy tutaj inną strzałę. Tą strzałę, zobaczymy czy z tej go chyba nie zabije, o ile dobrze wiem. Dobrze, chyba jest, udało się chyba. Jak on tutaj się kręci po prostu, chłop. Na Beliara, moja głowa. Chłop co schodzi z areny. Dobra, czekajcie, weźmy tutaj tą strzałę i udało się. Bum, bakaresz, kurde, zrobiony. Tak, tam niestety straciłem jego miecz. Nic tu nie ma. Ale się udało w końcu, nic tu nie ma. Kurde. W końcu się udało. O, ale głupie. To właśnie w tym tkwi piękno gotika właśnie, że to kombinujesz po prostu jak wlezie i się udało. Brak mi słów. To całkiem ładny tytuł. Naprawdę jesteś wspaniały. Sława i chwała dla nowego mistrza. Dobra. Zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Zresztą tu jeszcze bym Mufasa. Od czasu tej afery z trollami. Trollami? Tak. Amu to wym... i fakt... Że trole wpuszczali na arenę, no to fakt. Dobra, ktoś tu jeszcze był? Coś takiego? Nie wiem, u kogo z tymi pełzaczami było to te zadanie. A, musimy iść do tego Silvio w takim razie. Już będziemy mieli chyba całe zadanie zrobione. Jafaro. Gratuluję, dziękuję bardzo, dziękuję. Okej. Okay.
Przynoszę rap... I? Wszystko w porządku. Obaj wiemy, że to nie zasługa Akrabora. Masz. Powinieneś otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Masz jeszcze coś do zrobienia? Za areną znowu pokazały się pełz... O. Te bestie muszą... Wy... Rozwiąza... Zakłada... Jasne. Nieźle sobie radzi. No i dobra. No i fajnie, mamy. Przyściuteńko, możemy się dostać do tej areny. Teraz tylko chyba trzeba będzie wyeliminować tam tych koczowników i tyle. Już nie wiem, gdzie możemy 5 zdobyć tej rybki. Ludem wybranym. Ludem wybranym. Władza dla Belia. Dobra, okej. Będzie. Wiernie służyć, podzielaj się z tobą wiedzą. Dobra, i czego ty mnie możesz nauczyć? Czego się prostara wiedza? Okej, to prostara wiedza po prostu. Więc jak... Miasto Bakaresz wiele ci zawdzięczy. Dobra, mogę wejść do świątyni. Jesteśmy świetnie. Ludem wybranym. Dobra, już. Bogactwo dla nas. Władza dla Belia. Stój. Najazd. Przysyła mnie Amul, a teraz... Oczy! Dobra, najazd. To niezły najazd. Dobra, idziemy teraz, kurde, zobaczymy co w tym Bakareszu tutaj w środku będzie. Wydaje mi się, że tego Sigmura chyba tam można mu zabrać coś tam, o ile dobrze pamiętam. Lepiej będzie, jak nie będziemy... Okej. Okay. Będzie, jak nie będziemy rozmawiać. On tu chyba coś ma... Szukam. Szukam. Chyba wiem, o co ci chodzi. Posłuchaj, tylko ty możesz mi pomóc. Musisz przekonać innych niewolników. Ale to... Oczywiście. Dobrze. Same słowa je... Czego dokładnie? Broni. Potrzeba na... Dostaniesz. I pancerzy. Nie zaszkodziłyby też mikstu... Zejdź. Dobra. Niech będzie... Oto... Dobrze. Rozdam. Idź do swych przyjaciół. Okej, dobra. To jest to zadanie. Zrobiłem to na expa w sumie. Wojownik, kurwa mać, no nie. Ja teraz już mnie nie lubią. Dobra, w dupie z tym. Czytaj grę. Nie będę dawał mu tej paczki z bronią. 1500 expa nie jest warte tego. Ja chcę mieć ich na zielono. Chcę mieć, żeby mnie lubili. Ja pójdę spać. Jak będziesz grać w Marsa, to idę spać. Nie będę na pewno. Kaniku, si spać. Dobranoc. My ludem wybranym. Dobranocka, gościu. Zobaczymy się o 15 na naszym streamku. Idziemy, dobra, tutaj weźmy. Nie gadajmy z tym typem. Niech oni tutaj będą mi przychylni, niech mnie lubią. Tutaj wojownik ten mnie lubi. Tutaj coś jeszcze będzie? Chyba coś u góry, na dole coś może być? Coś u góry tutaj może być. Wiem, że tu gdzieś jakiś skarbiec jest chyba na samym dole, o ile dobrze wiem. Jest kufer. No fajna ta świątynia, ładnie tutaj. Cześć! Dobranocka. Ładna świątynika, ładna. Tam coś na dole, chyba w tym skarbcu tam to w ogóle już będzie. Tu chyba jest skarbiec, albo może i nie. Jest i skarbiec tutaj, kurde. Elitarny wojownik, kosztowności. Jezusie drogi, solidny metalowy kufer. Mamy oko na wszystko. Mroczny mag. Mnóstwo złota, kosztowności. Kurde, i to jest ten motyw, gdzie fajnie byłoby ten Bakaresz, kurde, jednak splądrować. Kurde, ile tu jest rzeczy. Czy mi się świeci tutaj w oczach. Dobra, Bakaresz. Do Beliara. Chyba tutaj będzie, nie? Do Beliara. Metalowy kufer, metalowy. Solidny metalowy kufer. Wiecie co? Ja sobie zapiszę i zobaczę to, co w tym solidnym jest. Okej, okay, jakiś kostur maga. A tutaj nic nie ma, nic nie widać. Już to wiem. To już wiem. Odtrutka, mikstura lecznicza. O ty kielich, dobra, to tam wiecie. No tam whatever. Uj, zniknęło parę cennych rzeczy. A tam nie skapną się. Grałem parę razy z tobą w koda chyba. Czemu ze mną grałeś parę razy w koda? Przecież nie grałeś ze mną w koda, ja nie grałem w koda od kurde miesiąca. Do Beriala. Nie wiem, czy ktoś tutaj coś jeszcze będzie miał dla mnie? Ale ci, na których padł gniewny wzrok Beliara, nigdy już nie odnaleźli spokoju. Jak się tu dostałem? Amul mi pozwolił. Amul. Amul jest stary. Do świątyni wpuściłby każdego, kto by mu zabrzęczał monetami. Okej. Masz dla mnie jakąś pracę? Co? Czymże zawiniłem, że mnie nachodzisz? Jeśli szukasz pracy, to ruszaj na pustynię za... A teraz...
Dobra, mam listy. Mam tu list od Sam. Co? Pokaż! 15 asasynów, o kurwa. Co? Ach, rozumiem. Skoro tak, to oczywiście wstawię się za tobą u Zubena. Nieźle. Przy okazji, znasz Aldo? Aldo? Tego kupca? Co z nim? Bardzo go cenię. Przysyła pozdrowienia. To dobry człowiek. Rozumiem. Jaka jest jednak twoja opinia? Jest w porządku. Dobrze więc, skoro tak twierdzisz, może dalej cieszyć się naszymi względami. Okej, okay. Nauczysz mnie czegoś? Prosisz, abym podzielił się z tobą moją sztuką? Czarna magia, nie widzę powodu. Okej, okay, 1000 sztuk złota. Okej, okay, Sigmor. Z tym Sigmorem to ciekaw jestem, będę musiał go w nocy nawiedzić. I zobaczyć, kurde, czy będę mógł go okraść w sumie. Będę musiał w ogóle go całego okraść. Wow, się taka fajna świątynia, kurde. Zajebista, taka świderkowata. Ten z tym Sigmorem tam, on ma chyba tego chesta i on ma klucz. Musiał go w nocy gdzieś złapać w sumie. A tutaj chyba to co tu, Zuben będzie? Nie, Zuben jest chyba gdzie indziej, nie? Tutaj... O, shit, jak mi tu kurde. Zapiszmy. I sobie ten... O, i to jest tancerki, popatrzcie, jakie tancereczki. Nieźle. Masz za sobą długą drogę, pielgrzymie. Mam nadzieję, że nie przybyłem na próżno. Tak długo jak zamierzasz wspomóc naszą społeczność, żadna droga nie będzie przebyta na... Odwrotnie, każdego, kto dla nas... Dobra. Złotem, sławą i znajomością mrocznej magii. No brzmi całkiem nieźle. Okej. Okay. Jakim szacunkiem cieszę się w twojej grupie? Nikt nie ma wątpliwości, że poczyniłeś określone starania dla naszego domu. Ale do tej krainy przybywa wielu obcych. Niektórzy stają się naszymi gośćmi. Zabijają naszych pobratymców. Ostatnio coś takiego wydarzyło się tuż pod miastem. Okej. Okay. Zajmę się problemami woła. Dobrze. Podobno najeźdźcy spół... Niech zaznają gni... Okej. Okay. Przydałaby się jakaś po... Naprawdę? Weź ze sobą Sylwię. To dobry wojownik. Niech i tak będzie. Dobra. Czego? Sztuki magicznej. Czekam, że zamówię czarnych magów. Okej. Okay. Niewolniczki sobie tutaj tańczą i walą bongo z tym Sigmorem. Ciekaw, gdzie on się kładzie spać w nocy. Dobra, okej. To musimy przejść się w takim razie do oazy. W takim razie i ten Sigmor to tego klucz Sigmora będzie mi potrzebny. Może jakieś zadanie dostaniemy. Ciekaw jestem, czy już teraz możemy zrobić ten. Dobra. Próbujmy zrobić to teraz, wiecie? Jest w ogóle godzina 4:20. 4:20, blaze it, boys! 4:20. Te łóżko. Będziemy musieli prześledzić drogę tego Sigmora i go, jak on się położy spać, to go okraść. Do północy. Dlatego, że jak oni o północy, kurde, się gdzieś tu kładą, to wtedy, wiecie, ja mogę użyć moich super umiejętności. Dobra. Tylko czy ten Sigmor się w ogóle kładzie spać? To jest pytanie. Może oni się nie kładą spać. Wtedy nie mogę go okraść. Zaryzykuj kraść kieszonkową F5. Świadczenie. Ale chyba ten Sigmor się nie kładzie spać. Tego co widzę. Dobra, F5. Zobaczymy, czy tutaj uda mi się przeżyć. Dobra, ładnie schodzimy. Ok, musieli powiedzieć Aldo, że przekazaliśmy jego tutaj pozdrowionka. Ale najpierw możemy go chyba opierdolić, tak mi się wydaje. Tu poszedł spać, czy nie? Poszedł spać. Aldo. Niech to szlak. Czego chcesz? Okej, to Aldo tutaj? Dobra, no to chyba przekazałem tu wszystko. Ciekawe. Jafar. I to teraz jeszcze tylko tutaj pogadajmy z tym gościem. Dobra, pokradajmy ich, yolo, let's go. Będziemy musieli pójść do tej... metalowy kufer. Carlos. Mam nadzieję, że nie nakradniemy za dużo, w sumie. Chyba będzie u góry gdzieś tam spał bardziej, nie? Ten koleś tutaj. Powiedziałem, że po nocy możemy sobie fajnie tutaj kraść. Amul. Amul też z nimi tutaj śpi? Musimy to zrobić ładnie i grzecznie.
Jasznu. Ale świetnie. Dlaczego mnie budzisz? What the fuck? On spał? On był zakategoryzowany jako śpiący. Dlaczego mnie budzisz? What the fuck? To się zepsuło. Dobra, idźmy w takim razie do tej oazy. Zaatakujmy ją w nocy. Nocny atak na oazę. Pokonajmy tamtych gości i będziemy cieszyć się, kurde, super względami. O, tutaj do Bakareszy też było. Do Beliara to było co innego chyba, nie? Zapiszmy. Weźmy tego Silvio, też opierdzielmy, a jolo. Dobra. To szlak, czego rozmawiałem chcesz? Z Kizgarem. I? Co powiedział? Owszem, chcę, abyśmy wyrównali rachunki z... My? Tak. Rozumiem. Uzbrój się więc i daj znać. Dobra, let's go. Zabiorę. Dobrze. Ja mu bronię ukradłem. O Jezu, patrzcie, ma nowe bronie. O, świetnie. Kurde, myślałem, że będzie na głowę pięści napierdzielał. Elegancko. Dobra, idziemy w takim razie skasować tamtą oazę. Jaki level Nexuro? Tutaj w Gotiku? W Gotiku mam 48. Za chwilę będziemy mieli w zasadzie 49. Na chwilę, moment, zaraz będziemy. Tylko ten Sigmura, ten klucz Sigmura, nie wiem, który... Co tam, mojeczki, idzie spać? Dobrze. Ja bym sobie zjadł, kurde. Dobrze. Nie. Nie. Możesz zrobić mi trzy kanapki. I kanapka ma wyglądać w ten sposób, że smarujesz masełkiem i kładziesz plasterek szynki tej takiej i tyle. No. Myślałam, że będziesz miał jakieś zamówienie. No nie. Tu smarujesz masełkiem i plasterek szynki. Tyle. Na żadę. Cześć, do 15. Cześć, jojo. Sejo. Kurwa, ile pełzaczy. Zapomniałem ci powiedzieć. Naprawdę? Ale mu się przypomniało. Przypadkowo, patrzcie go. 600 strzał mieliśmy, już mamy 538. Dobra, będziemy musieli ich pokasować. Mam nadzieję, że ty, panie Silvio, nie zginiesz. Napiszemy w razie czego. Będziemy próbować. Ciekawe, czy ci goście w ogóle śpią. Chociaż po co mi ich okradać, kurde, jak oni śpią, skoro to jest mi niepotrzebne. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Pokazałeś mu i to byłoby na tyle. O kurde, tego gościa mi chyba zabiją. Kurde, że mi kurde nie zabili. Koczownicy i najeźdźcy, zadanie nieudane. Ty patrzcie, kurde, ci koczownicy ten, a te knuty się nic nie robią. O, już teraz, kurde, się chyba wkurzyli jednak. Przestań się ruszać, no goddamn. Dobra, zabijmy tutaj Pago. Czemu ty się ruszasz, gościu? Jak ja tego nienawidzę. God damn it, ale się wys... Możesz się ode mnie odpierdolić, gościu? Tak. Więc jednak wolnij go. Naprawdę! Dalej! Tylko poczekaj, chłopcze. Wolnij go. Dostał Pago knut. Dziękuję bardzo. Większe talerze nie mogłeś dać, nie?
ludzie! Tak! Gość, co ich zabija, ty! Ja myślałem, że on umrze, a tu ten. A jeszcze tego gościa, ten gościu, co... Wyrżnęliśmy mu całą kurde tego. Dedykuję to zwycięstwo Beliarowi. 60 u asasynów mamy. Możemy kupić już ten pancerz asasyński. Najlepszy. Ha, przeklęci najeźdźcy dostali za swoje. Nie napadną już na żadną oazę. Tisgar się ucieszy. Mhm. Bakarz 95 cały czas mamy. Ciekawe dlaczego. Skórzana tarcza, miecz asasyna. Nie ma tu nic więcej. Kuferka twórzmy. Świetnie. I elegancko udało się. A zobaczmy teraz do tutaj do Bakareszu. Powinniśmy mieć ładny kamień teleportujący. Do Beliara. Let's go. To jest świetne. Brak zatem Bakareszu. Co jest? Gdzie ten Tisgar poszedł? Ale co jest? Gdzie ten Tisgar poszedł? What the fuck? On śpi? Ale co jest? Czy ten Tisgar ma gdzieś spanko? No zobaczymy. Jest chyba. Co u licha? Rozprawiłem się z bandytami Zoa. Niezwykle nam pomogły. Niech to będzie nauczką dla... Jesteśmy bardzo... Zadbamy o to, aby wieść... A tu masz zapłatę za... Nieźle. Co to tyle? Co u licha? Nie wiem, gdzie można zdobyć jeszcze 5 szepki. Ostatnie 5 reputacji, gdzie mógłbym zdobyć. Nie mam pojęcia. A zobaczmy tą bragę jeszcze. W bradze chyba mieliśmy pancerze do tego do ogarnięcia. U Nafalema chyba można było. Czekaj, wiem. Dlaczego nie mówisz? Czekaj, gdzie ja pancerze mogę kupić? To 26 tysięcy, o kurwa. Oh shit.
Dołóż złoto, handluj. Czy uda się ponownie zrobić tak, abyśmy po zdobyciu jakiegoś itemu z Dunga mieli takie uuu, zajebiście. Tak jak mamy na klasiku. Nie sądzę. Dzisiaj gra zupełnie inaczej wygląda. Chodzi o to, że ona działa na innej zasadzie, wiesz? Do tego się już nie wróci, nie ma szans absolutnie. Chociaż dalej można się cieszyć, kurde, z jakimś takim itemów, nie? Nie tak, że nie można. Znał nam Isztar oraz Morasul, moi drodzy. Chociaż ja to bym te jeszcze 5% zdobył. Nie wiem gdzie. Odporność na ogień, odporność na choroby, wszelkie trucizny, na zimno. Akrobatyka, spoko. Czekam, jak to chodzi z tą maczugą. No, ten szalach jakby poleciał w końcu. Domyślam się, jak to musi wyglądać, to farmienie tego. Każdy musi zapłacić. Powiem tak, zastanawiam się, jak wygląda to obalenie. Ciekawe, jak działa obalenie w tym, w Gothiku. No, sprawdzę. O kurwa. O kurwa, to ja zjebałem, nie dostanę 100%, bo powiedziałem o Aldo, że jest dobry, rozumiem. Na chwilę przewraca. Plecy wypierdala Fikoła, no właśnie, to jest dobre, długi streamek, oczywiście, że tak. Teraz tylko, jak wygląda obalenie? Gothic 3 obalenie. Gothic 3 obalenie. Talent, czekajcie, jak robić obalenie? Gothic 3, jak robić? Okej, okay, Gothic, obalenie. Okej. Okay. Za pomocą pałki. Potrzebuję pałkę, koszt umiejętności, okej. Okay. Potrzebuję pałkę. Za pomocą pałki, pałka.
Gdzie dostać taką pałkę? Czy ja potrzebowałbym pałki, jakieś lagę taką zwykłą? Dobra, to czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ja jestem w stanie... A ja nawet nie umiem tego robić, kurwa. Ciężka gałąź. F5, czekajcie, zaraz zobaczymy. Hej, uważaj co robisz, dobra? Dobra. Dostał ode mnie gałęzią. Hej, uważaj co robisz, dobra? Uważam, Sigmor. Hej, uważaj co robisz, dobra? Tak jest, Sigmor. Hej, uważaj co robisz, dobra? Hej, uważaj co robisz, dobra? Zaczekajcie. Hej, uważaj co robisz, dobra? Nic tu nie ma. Ej, nic tu nie ma. On nic nie miał. Nie ma tu nic więcej. Do zobaczenia. Bo tam był kurde Sigmor, tam był jakiś kufer Sigmora. Nie wiem jak to zrobić. Kufer Sigmora, czekajcie. Kufer Sigmora. Kufer Sigmora. O, moja głowa. I pobiłem go i kurwa nic się nie stało. W imię jaskini, daleko miasto, zanim bezimienny, nie może otworzyć go wytrychem, potrzebuje, odpowiem go w górze, żeby... Okej, dobra, już wiem, to jest dopiero później robione. A teraz... Co? Sądzi... Prawdę mówią. Och, syn, znasz je do... Nie? Chcę czerpać energię z samego siebie. Nie jesteś na to gotowy! A, bo to jest kurde ten, dobra. To wczytamy sobie gierkę, bo to jest nam w zasadzie nam niepotrzebne. Powiesz Bogu ducha winnego typa? Jesteś dumny z siebie? Jeszcze jak! Jeszcze jak! Dobra, chyba to... Dobra. Okej, moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się w takim razie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. To co będzie w następnym odcinku, zobaczymy w następnym odcinku. Pa, pa, do zobaczenia, cześć.